Dzisiaj uruchomię takie fajne maleństwo, które dostałem od Daniela SP0DZ. A to maleństwo to hotspot. Tyle, że większość hotspotów, które znacie, to hotspoty do DMR i innych modów cyfrowych. A to jest hotspot analogowy, działający w sieci FM Poland. Czy FM Poland? Można różnie mówić. Sieć FM Poland to sieć przemienników i takich właśnie hotspotów, działająca troszkę podobnie do sieci Echolink, czyli żeby zlinkować przemienniki, trzeba używać kodów DTMF. Są tutaj grupy rozmowne, co z kolei jest takim delikatnym podobieństwem do sieci DMR. Bardzo ciekawy projekt moim zdaniem. Więcej dowiecie się ze strony fm-poland.pl. Niedawno ruszył też kanał na Telegramie. Tutaj właśnie macie link do tego kanału, zachęcam. Zobaczmy jeszcze mapę. Tu jest gdzieś mapa urządzeń w tej sieci. No i jest tego sporo. To są nody, czyli nie tylko przemienniki, ale także hotspoty publiczne, hotspoty domowe i nody SVX. Sieć się bardzo dynamicznie rozrasta. Kilkanaście dni temu dołączył do niej przemiennik SR5 RAD w Radomiu, który mam w zasięgu. Dzięki temu właśnie zainteresowałem się bardziej tą siecią. Ostatnio też dołączył przemiennik w Ostrowcu Świętokrzyskim, więc cały czas coś się ciekawego dzieje. Zaglądajcie zatem na stronę, żeby dowiedzieć się więcej. A ja wracam do tego hotspota, dzięki któremu nie będę uzależniony od przemiennika, do którego mam kawałek i czasami lepiej do niego dolatuję, czasami gorzej. Będę miał swój taki przemienniczek, można powiedzieć. Jest on gotowy, gotowy skonfigurowany, muszę go tylko podłączyć. Tu są informacje na jego temat. Jest to bardzo fajnie przemyślane. Hotspot jest otwierany kodem CTCSS, który jest tutaj wydrukowany i częstotliwość, na której pracuje hotspot też. Muszę go teraz podłączyć do zasilania. W komplecie dostałem taki zasilacz, zwykły zasilacz do telefonu komórkowego z kabelkiem USB, ale oczywiście ofiltrowany. Zatem podłączam go i przy pierwszym użyciu muszę podłączyć go przez kabel sieciowy. No bo nie jestem w stanie połączyć się z moją siecią Wi-Fi, bo nie zna do niej hasła. Poszukiwania kabelka sieciowego o odpowiedniej długości zakończone sukcesem. Podłączam zatem hotspota do zasilania. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Czy jakaś kontrolka nam zaświeci? O! Kontrolki od sieci już działają. Tej kontrolki nam jeszcze nie działają. Ale teraz bardzo fajne rozwiązanie, które Daniel zastosował w tym hotspocie. Otóż, żeby znaleźć IP, które przydzielił router hotspotowi, nie musimy grzebać w komputerze i szukać przy użyciu narzędzi jakichś sieciowych, tylko wystarczy, tak jak na naklejce, że wyślemy na częstotliwości hotspota kod DTMF, trójka i krzyżyk. I hotspot nam odpowie, jaki mamy adres IP. No zobaczmy. Do łączności z hotspotem użyję kwaczka. Muszę wyłączyć chyba podświetlanie ekranu, żeby było to widoczne. Ustawiłem kod CTCSS, częstotliwość hotspota. Jeszcze zmniejszę moc, żeby tutaj nie siać. Włączony 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 1, 9, 7. Super. Już znam IP hotspota, zatem loguję się do niego. Świetny pomysł, powiem. No i tak wygląda strona tego hotspota. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Żeby z tego hotspota korzystać, na stronie FM Poland w zakładce kontakt muszę się zarejestrować. Ja to już zrobiłem. Tutaj wybieramy rodzaj rejestracji, swój znak. Wybieramy, jaki rodzaj hotspotu ma, może przemiennik, znak operatora, imię, nazwisko, adres mailowy i trzeba wysłać skan pozwolenia radiowego. Oczywiście zaznaczyć te
regulaminy i wysłać zgłoszenie. W odpowiedzi dostajemy hasło do hotspota. Ja się już tutaj połączę hotspotem z Wi-Fi moim. Mogę już odłączyć kabelek sieciowy. Hotspot działa przez Wi-Fi w tej chwili. Prawdopodobnie dostał nowe IP, zatem zapytamy go, jakie to IP. Łączony 1.9.2.168.1.37. No tak, zmieniło się IP. Tak myślałem. No i super. Czyli działa teraz przez Wi-Fi. Możemy sobie tu różne rzeczy konfigurować. Przejrzyjmy zatem wszystkie zakładeczki. Tutaj taka ogólna strona. Tu są aktywne przemienniki i hotspoty, które aktywne są w tej chwili w sieci. Powiem, że sporo ich jest w tej chwili. 86. Grupy rozmowne. Może poproszę chłopaków z FM Poland, żeby założyli nam naszą grupę rozmowną Sierra Echo. Ta zakładka DTMF, nie bardzo wiem jeszcze do tego, do czego służy. No tak, najważniejsze. W zakładce SVX Link Configurator muszę wkleić to hasło, które otrzymałem z sieci FM Poland. No i swój znak oczywiście. Mogę sobie tutaj wybrać domyślną grupę rozmowną i monitorowane grupy rozmowne. Może sobie wezmę 260 na początek, później oczywiście to zmienię. Witamy w sieci FM Poland. Reflektor FM Poland. Odłączony. No proszę. Czyli od razu hotspot potwierdził mi radiowo, że wszystko jest OK. Tu jeszcze informacja o moim nodzie. Lokalizację mogę wpisać i inne informacje, które się będą później wyświetlały na liście nodów. Bardzo fajne urządzenie. To teraz spróbuję testowo zawołać kogoś na grupie 260. Wywołanie ogólne SQ7 Stefan Ewa. Stefan Kłebek 7, Stefan Ewa, Stefan Kłebek 8, Lucyna Urszula, Stefan. SQ8, Lucyna Urszula, Stefan, SQ7, Stefan Ewa, witam cię serdecznie. Wiesz co, podłączyłem właśnie hotspota do sieci i go testuję i wygląda na to, że wszystko ładnie działa. Ciebie odbieram na piąteczkę, bardzo ładnie, bardzo mi miło. SQ7 LUS, SQ7 SE. SQ7 SE, SQ8 LUS, cześć Andrzeju, cześć. Ostatnio udało nam się zrobić łączność na twoim live'ie, jak pierwszy raz tutaj jestem w Polanda, testowałeś, także cieszę się, że poza live'em, poza filmami też robimy łączność. Moje imię Mariusz, tutaj QTH moje to jest w okolicy Lubartowa. Słuchaj, ja też z hotspota w tym momencie nadaję, aczkolwiek mam dostęp do przemiennika SR8 LLB. Bardzo fajnie to idzie na piąteczkę. Do mnie, no wiadomo, hotspot to zawsze będzie dziewiątka, aczkolwiek przemiennik też jakby na dziewiątkę wchodził. Proszę, to Andrzeju, do ciebie SQ7 SE, SQ8 LUS. Super, powiem ci, że bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Ta sieć, podoba mi się ten hotspot. Właśnie go skonfigurowałem, jest to bardzo intuicyjne, poszło łatwo, szybko i przyjemnie. No, fajnie, nagrywam sobie z tego film, także mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. I no i cóż, bardzo mi miło. Chyba się będziemy częściej słyszeć, bo ta sieć mi się bardzo podoba. Także do usłyszenia. SQ8 LUS, SQ7 SE. SQ7 SE, SQ8 LUS. Andrzeju, tylko mogę ci powiedzieć tyle. Jest lekki brum, ale może wiesz co, spróbuj hotspota odstawić od urządzeń, które są zasilane przez jakieś zasilacze impulsowe, bo troszeczkę brumi, ale jest wszystko jak najbardziej czytelne. No słuchaj, no jeżeli będę na filmie, no to bym sobie tutaj pozwolił na prywatę i chciałbym pozdrowić dwie osoby, stałych bywalców twojego live'a. Przede wszystkim to Marcina SQ5DOP i Andrzeja DG7WA.
Także dla Jędrzka i dla Marcina tutaj bym pozdrowienia przez w swoim filmie przekazał. Proszę Andrzeju do siebie. SQ7SE, SQ8LUS. Oczywiście ja też się dołączam do pozdrowień. No, dziękuję, że się odezwałeś. Dziękuję, że się odezwałeś. Do usłyszenia. Bardzo miło. Brumienie może być spowodowane tym, że ten hotspot rzeczywiście stoi tutaj obok mnie, blisko różnych urządzeń, ale ja go sobie gdzieś zlokalizuję w jakimś lepszym miejscu. Super. Bardzo ci dziękuję. SQ8LUS, SQ7SE. SQ7, Stefan Ewa, woła Stefan Paweł 1, Dorota Roman, Dorota. SQ1 DRD, SQ7SE, witam cię serdecznie. SP1 DRD, przepraszam, SQ7SE. Ten hotspot jest na tyle fajny, że mi pokazuje znaki moich rozmówców. To jest bardzo fajne ułatwienie. Mam to teraz na ekranie otwarte i bardzo fajna sprawa. Witam cię serdecznie. 7 Stefan Ewa, Stefan Paweł 1, Dorota Roman, Dorota. No witam, dobry wieczór Andrzeju. Pierwsza łączność chyba, bo nie pamiętam raczej, żebyśmy się wcześniej spotykali. No ja też chciałbym tylko potwierdzić, że słyszalność jest, delikatnie ten brum przydźwięku sieci jest słyszalny. No tak myślę, że to przydźwięk sieci, natomiast pewnie sobie z tym poradzisz. No odbieram na Q5 mimo wszystko bardzo ładnie. No to jest kwaczęga tego twojego, który tak często jest jak gdyby opisywany w twoich live'ach. Więc nowym oprogramowaniem bardzo fajnie to leci. Tu akurat jest możliwość nawet 15 plus decybeli migaina ustawienie, więc ta przypadłość słabego sygnału jest jak gdyby no, rozwiązana. No fajnie, dzięki, dla przypomnienia, Krzysiek, QTH, całe świtwin oczywiście, więc na chwilę obecną tyle z mojej strony. Z Q7 Stefan Ewa, Stefan Paweł 1, Dorota Roman, Dorota. Dzięki Krzysztofie, ja to brumienie sam tutaj słyszę w głośnikach. Ono mi tu wchodzi na audio, bo ja nagrywam jednocześnie film. Prawdopodobnie stąd się bierze to brumienie. Dobra, bardzo ci dziękuję. Ja też z Kwaczęga. No super. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. SP1 DRD, SQ7SE. Jak widzicie, super to działa. Fajne łączności udało się zrobić od razu. Dwie. Fajna sprawa, że wyświetlają się wszystkie dane moich rozmówców na ekranie, na tym pulpicie hotspota, więc widzę, z kim rozmawiam po prostu, jeśli bym na przykład nie dosłyszał znaku. Brumienie rzeczywiście gdzieś mi tu wchodzi na audio, to brumienie, nie wiem, czy to z radia, czy z hotspota, on jest po prostu zbyt blisko, leży dosłownie 20 cm od miksera, który służy mi do nagrywania filmu, więc stąd pewnie to brumienie. Na koniec jeszcze parę słów o FM Poland. Autorem całego projektu jest Waldek SP2ONG. Na początku projekt nazywał się FM Kujawiak i skupiał tylko 4 przemienniki. Z czasem jednak zapotrzebowanie było coraz większe i zaczęły się pojawiać nody z całej Polski. Teraz średnio dziennie aktywnych jest około 80 nodów, co zresztą pokazywałem Wam przed chwilą. W sieci są 23 przemienniki, w tym jeden w Chicago o zamienniku NA9PL, czyli można robić łączności międzynarodowe przy użyciu tej sieci. Hotspoty składa Daniel SP0DZ z Serocka, natomiast jeśli ktoś z Was chciałby takiego hotspota nabyć, to proszę się kontaktować z Michałem SP5OSP. Kontakt do niego będzie pod filmem. Jeszcze taka ciekawostka. W sieci FM Poland są użytkownicy m.in. Polacy z Chicago, Północnej Karoliny, Brazylii, Hiszpanii i Norwegii. Także sieć łączy ludzi. Na koniec dołączę do tego filmu jeszcze rozmowę z Michałem SP5OSP, którą przeprowadziłem na jednym z live'ów zaraz po tym, jak radomski przemiennik został włączony do sieci FM Poland. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć. Mnie się bardzo, bardzo ta sieć podoba. Cześć. SP5OSP, SQ7SE, czy odbierasz mnie?
Sierra Echo, to jest Stefan Paweł 5, Olga Stefan Paweł w mobilu. Tak, tak, odbieram Ciebie, nie za bogato, dolatuję do tego Radomia, ale i tak cieszę się, że słychać, radiowo. Rozmawiamy w sieci FM Poland na grupie Mazowsze, czyli grupa 260-50. Numeracja nie ma nic wspólnego z DMR-em, jedynie zapożyczyliśmy numer, żeby było łatwiej numerację, schemat numeracji zapożyczony został częściowo z DMR, żeby ludziom nie tłumaczyć, kolegom innym, krótkofalowcom nowych numeracji. I tak mamy dosyć dużo, szeroką w ogóle, jakby to powiedzieć, szerokie spektrum krótkofalarstwa obejmuje tematycznie, dlatego też poszliśmy trochę na łatwiznę i tutaj staraliśmy się wykorzystać. Tu, jeżeli chodzi o SR5 Romana Dorota, wielki ukłon dla opiekuna tego przemiennika, dla Jacka Eskupińc, Stefan Urszula Irena. Jacek Eskupińc stanął na wysokości zadania. Starał się bardzo, ale to bardzo, żeby ten przemiennik jak najszybciej został podłączony. Musiał oczywiście oczekiwać w jakiejś kolejce, jeżeli chodzi o dostanie się na obiekt. I tak sobie, jak pewnie słuchałeś wcześniej, gawędziłem z kolegą z Wielkiej Kałuży. I to wszystko właśnie w ramach sieci FM Poland. To też dodam tutaj, nie wiem czy wiesz, między innymi FM Poland dolatuje również do Chicago. Tam też jest przemiennik Natalia Adam 9, Paweł Lucyna, który działa w FM Poland między innymi. Proszę, Stefan Kłebek 7, Sierra Echo, tutaj Stefan Paweł 5, Olga Stefan Paweł i grupa. No to może tak, najpierw raporty, bo dla Ciebie piąteczka, ale taka naprawdę mocna, fajna, głośna modulacja jest, także super, super, to leci, mimo że z mobila. I co? Nie podałem Pawłowi przed chwilą raportu, też piąteczka, chociaż troszeczkę słabsza od Ciebie modulacja, ale całkiem czytelnie, także super. Ja teraz pokazuję tutaj na live na ekranie tego newsa na Waszej stronie o tym przemienniku, także tutaj są podziękowania dla Jacka, SQ5 SUI i cała historia tego przemiennika i tego, jak powstał, jak wygląda, bo tu zdjęcie nawet jest, nie wiem, czy to ten przemiennik jest na zdjęciu, czy nie, ale chyba ten. No, powiem Ci, Michale, że w ogóle fajnie, że udało mi się z Tobą porozmawiać, bo ja już się zbierałem do kontaktu z Tobą od jakiegoś czasu, no ale ponieważ ta sieć FM Poland była poza moim zasięgiem do tej pory, no to tak jakby miałem mniejszą motywację niż teraz, a tutaj okazuje się, że jestem już w zasięgu, więc będę korzystał częściej. No, gratuluję, bo bardzo fajna inicjatywa, sieć się rozrasta z tego, co widzę, działa bardzo fajnie, jest troszkę bardziej, widzę, skomplikowana do obsługi niż FM Link, bo trzeba wpisywać kody, ale to dzięki temu jakby nie jest problemem duża liczba przemienników, bo gdyby tak wszystkich na wszystkich przemiennikach było słychać naraz, no to byłby jeden wielki bałagan, tak jak na FM Linku. No, a właśnie fajnie, że są przemienniki i te hotspoty w innych krajach też, więc można sobie międzynarodowe łączności porobić. Rozgadałem się. Na początku live'a słuchałem, jak rozmawiałeś z kolegą ze Stanów. No, ale nie chcieliśmy Was podsłuchiwać tutaj publicznie tak na dłużej, także zajęliśmy się innymi kwestiami. W takim razie mikrofon do Ciebie. SP5, OSP i grupa SQ7 SE. Dodam też, że byłem wielkim przeciwnikiem linkowania,
Później po wielkich namowach Daniela SP2 o SQ0 Dorota Zygmunt, tutaj Daniel SP0DZ namówił mnie na hotspota, żeby mi po prostu wynająć go na jakiś miesiąc. Powiedział, że spróbował, potestował i wtedy będę miał własne zdanie. I tak się właśnie moja historia z FM Poland zaczęła, jeżeli się okazało, że faktycznie ten FM Poland jest bardzo fajny. Pomyślałem, zaczniemy podłączać linkowe przemienniki u nas. I tym oto sympatycznym akcentem został zlinkowany Stefan Roman 5, Maria w Mińsku Mazowieckim, kolejno Stefan Roman 5, Roman w Warszawie, następnie Stefan Roman 5, Stefan w Siedlcach i już później był SR8 LWU Ołów, SR8 Paweł Natalia Opolewski Park Narodowy, niedaleko Włodawy, między innymi też się pojawił SR8 Lucyna Propara w Lupartowie, który był też tutaj chyba wspominany wcześniej w naszych dyskusjach, w naszych rozmowach. I to wszystko nastąpiło. Jeżeli chodzi o kody, są domyślne grupy na każdym przemienniku i pewne grupy po prostu każde naciśnięcie nośnej, na przykład tutaj w SP5 na tych przemiennikach z grupy Mazowsze będą aktywować grupę Mazowsze. W SP8 aktywowanie nośną będzie aktywował grupę Lubelszczyzna. Już tutaj kolega Stefan Paweł 9 Franciszek Kursza Natalia również zaoferował się, że chętnie przyłączy się ze swoimi, jakby to powiedzieć, małopolskimi stacjami. Więc będzie nas więcej. Pracujemy nad przemiennikiem do Częstochowy, który również też pewnie będzie w Twoim zasięgu. Stefan Kłopek 7 Sierra Echo. O, chyba cię na koniec wyrzuciło, ale wszystko doleciało, już podczas podawania znaków chyba cię wyrzuciło. Dobra, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że sieć rozrasta. Tutaj jest pytanie, kiedy będzie przemiennik w Krakowie, bo Kraków też chce do FM Poland. No, także myślę, że będzie, dlatego że Kraków ma jakoś nie po drodze z FM Linkiem. Tam są niby dwa przemienniki, ale nie w samym Krakowie, tylko bardziej na południe i z samego miasta ciężko się tam wbić. W związku z tym jeszcze pytanie do ciebie o Kraków. No, a powiem ci, Michale, że ja będę częściej tu zaglądał na tą sieć, odkąd jestem w zasięgu, a ja ten przemiennik mam zawsze w zasięgu. Raz lepiej, raz gorzej, akurat dzisiaj propagacji nie ma takiej podwyższonej, więc te 5 S-ów jest, ale czasami to nawet na 9, nawet z plusami odbieram ten przemiennik, więc być może będzie też lepiej. No, będziemy częściej tu zaglądać, uczyć się kodów, łączyć się z różnymi grupami i popularyzować sieć, bo moim zdaniem świetna inicjatywa. SP5, Olga, Stefan, Paweł, SQ7, Sierra Echo. Ja mam nadzieję, że tutaj zaznaczył bardzo, bo też czasami się pojawia taki temat, że jesteśmy jakby konkurencją dla FM Linka i tu absolutnie chcę zaznaczyć, że żadną taką konkurencją nie jesteśmy. Koledzy mają swoje założenie, które bardzo ambitnie realizują i jest to na bardzo wysokim poziomie. Wielki szacunek za to, że utrzymują dostęp dla wielu kolegów, że dbają o takie lokalizacje mitylowe, robią naprawdę to bardzo dokładnie i dbają jako swoje, co tutaj muszę jednak pogratulować. A my jednak realizujemy taką misję, można by było powiedzieć, linkowania przemienników, które no jakby zostały stworzone lokalnie i w pewnym momencie po prostu jakby wykorzystanie tych przemienników spadło do pewnego poziomu bardzo niskiego, gdzie to nawet czasami ktoś przyjeżdża mobilnie i woła i nikogo nie ma. Chcemy właśnie stworzyć coś takiego, że przez pewną sieć, którą tutaj budujemy tych przemienników, będzie na przykład ktoś przejazdem przejeżdżał przez jakoś małe miasteczko i zawoła na tym lokalnym kanale, można tak powiedzieć, gdzie koledzy jednak są na tym przemienniku i
będzie ktoś, kto odpowie, pożyczy miłego dnia, a to jest bardzo sympatyczne, kiedy włączasz radio, jedziesz do QRL-u i ktoś słyszy ciebie, mówi ci dzień dobry, miłego dnia. Także życzę wszystkim, aby mieli takie przyjemne, sympatyczne łączności z innymi. Stefan Kłebek 7, Sierra Echo, tutaj Stefan Paweł 5, Olga, Stefan Paweł, Mobilo. Tak, tak, zgadzam się z tobą w 100%. FM Link, można powiedzieć, że FM Link i FM Poland się uzupełniają, dlatego że ja rozmawiałem, kiedyś miałem rozmowę z Łukaszem SP7 Echo o sieci FM Link i on jakby te swoje założenia tutaj no, wytłumaczył, o co chodzi, bo było bardzo dużo pytań, dlaczego nie są dołączane nowe przemienniki mniejsze do tej sieci. I tam są po prostu założenia takie, że to ma być sieć przemienników o bardzo, bardzo dużym zasięgu, czyli w super lokalizacjach i w tej chwili rzeczywiście FM Link to założenie w 100% spełnia, bo na przykład przemiennik, którego ja jestem zasięgu, czyli SR7KI na Świętym Krzyżu, obejmuje całe województwo świętokrzyskie i wszystkie okoliczne województwa. Jadąc samochodem można przejechać praktycznie przez całe województwo i rozmawiać przez ten przemiennik. Nie trzeba się przełączać przez inne przemienniki. No, więc jest naprawdę super sprawa. No a tutaj widzę, ta wasza sieć to jest fajna rzecz, bo ona grupuje nie tylko przemienniki, ale także małe takie hotspoty o małym zasięgu i prywatne hotspoty. Nie wiem, czy macie albo planujecie jakąś aplikację, tak jak jest przy Echolinku. Czy są takie plany lub w ogóle jest coś takiego? SP5, OSP, SQ7 SE. Sierra Echo, tutaj Stefan Paweł 5, Olga, Stefan Paweł i grupa słuchających. Andrzeju, wiesz co, jak tylko zacząłeś mówić, niestety wycięło się. Wycięło cię na wąskim przemienniku. Możliwe, że coraz słabiej się słychać i po prostu wyleciałeś jakby z odbiornika tego przemiennika. Więc ja bym mógł powtórzyć pytanie, może szybciej troszkę, tak, wiesz, to postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli tylko będę słyszał twoje pytanie, postaram się. SQ7 Sierra Echo, to jest Stefan Paweł 5, Olga, Stefan Paweł. Dobra, ja podejrzewam, że ktoś nośną stawiał i dlatego tak się stało. Pytanie miałem tylko takie, czy planujecie albo macie już aplikację taką jak przy Echolinku, przez którą można by się połączyć z siecią bez radia. SQ7 Sierra Echo, tutaj Stefan Paweł 5, Olga, Stefan Paweł. Nie planujemy tego robić. Co więcej, jakby wymagamy przynajmniej zaangażowanie od nas krótkofalowych. Hotspoty robią bardzo fajną robotę. Wstępnie hotspoty miały jakby dać dostęp dla tych, którzy są starsi w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym, żeby mogli korzystać. Okazało się, że jakby nasze założenie przemienników, jakby podłączenie kolejnych przemienników, bardzo, ale to bardzo wolno, jakby to powiedzieć, zostało wdrażane. Tylko jednak koledzy, którzy są opiekunami, muszą zostać przekonani, a nieprzekonanych nie jesteśmy w stanie przekonać. I przekonuje to oczywiście później tych jakby opiekunów przemiennika, to, że za jakiś czas okazuje się, że jest bardzo wiele fajnych recenzji. Stąd jednak się okazuje, że jest zaangażowanie i chęć tego podłączenia, tylko że też od chęci podłączenia do podłączenia jest bardzo dużo. Tu wiemy, ale od słów do czynów. Więc, ale cieszę się, że udało się przy wykorzystaniu internetu się połączyć przemiennikami, norami, ale jednak prosimy o jakieś trochę jakby z siebie zaangażowania radiowego, więc tutaj udział radiowy jest z naszej strony mile widziany, a wręcz wymagany. Sierra Quebec 7, Stefan Quebec 7, Sierra Echo, tutaj Stefan Paweł 5, Olga, Stefan Paweł, mobilu.
Rozumiem, wszystko rozumiem. Założenia są właśnie potrzebne. Powiem ci, że jak ty teraz nadawałeś, to też ktoś cię wycinał, ktoś stawiał nośną na tym przemienniku, ale 90% doleciało. Dobra, wiesz co, ja ci powiem tylko na koniec, że ja też planuję swój taki mały przemiennik postawić. Mam pozwolenie już od jakiegoś czasu, od roku prawie, i taki mały o niedużym zasięgu i niewykluczone, że będę go chciał też z wami zlinkować, jeśli będzie taka wola z waszej strony, jak już ruszę z tym przemiennikiem, na stałe to się odezwę. Także będziemy w kontakcie, a będę na sieć zaglądał częściej, także będziemy się pewnie częściej słyszeć, bo ty chyba jesteś tylko na FM-ie, a na KF-ie cię nie ma. Także bardzo ci dziękuję za łączność szerokiej drogi, no i do następnych łączności w sieci FM Poland oczywiście. SP5, Olga Stefan Paweł, SQ7, Stereo Echo. Miałeś ochotę z nami porozmawiać. Zapraszam częściej. Nie mamy tutaj jakichś specjalnych kryteriów, jeżeli chodzi o wymagania podłączenia do kolejnych przemienników. Naszym kryterium jedynym, jakie możemy stawiać, to jest przemiennik, który ma po prostu wyciągnięty sygnał jakby od zbiornika otwartego, tak? Żebyśmy wiedzieli, żeby to nie było tak jak na Vaux-ie, bo taki przemiennik to jest do wyrzucenia. W moim tutaj mniemaniu, jeżeli chodzi o FM Poland, nie spełnia zasad. No i oczywiście tutaj prosimy, żeby ktoś tam jednak miał na uwadze, jeżeli będzie chciał podłączyć swój przemiennik, żeby po prostu monitorował pracę tego przemiennika. Też musimy zaznaczyć, że jeżeli w jakiś sposób przemiennik będzie przeszkadzał, będziemy go tutaj starali się jako zespół opiekunów, operatorów jakby tego serwera naszego FM Poland, będziemy starali się na tyle działać, żeby też miło się innym słuchało. Wszystkiego dobrego Tobie, Twoim widzom, wszystkim słuchającym FM Poland. 73 spokojnego wieczoru i do kolejnych spotkań. Stefan Kłobek 7, Sierra Echo, to jest Stefan Paweł 5, Olga Stefan Paweł w Mówiu. Dzięki, oczywiście wszystko jasne i w pełni zrozumiałe to, co powiedziałeś, i oczywiste, można powiedzieć. Także jak będę gotowy z tym przemiennikiem, to się odezwę. Może ktoś inny ze słuchających też będzie chciał. Także zachęcam. No, to szerokiej drogi i do usłyszenia. Trzymaj się, Michale, wszystkiego dobrego. SP5, Olga Stefan Paweł, SQ7, Sierra Echo. To lecimy na KF. Dziękuję, 73 i do kolejnych spotkań. Cześć.